Hej, witajcie. Cześć. Kochani, zaczęliśmy kolejną naszą przygodę podróżniczą. Tym razem jesteśmy w Chinach. Tutaj nas jeszcze nie było. Przecież właśnie do Pekinu, 9 godzin lot z Kopenhagi. No i co, zaczynamy naszą przygodę. Jesteśmy padnięci. Tak, słuchajcie, lądowanie w Pekinie to cała było... Cała nas podróży jest to było takie... Telepał i po prostu... Męczące. Ale w Kopenhadze jeszcze spędziliśmy kawał dnia, więc... Zobaczymy, co nas tutaj spotka, bo to jest wyjątkowo ciekawy kraj. Linii metra. U nas dwie, nie do 20 linii. To półtorej linii. Tutaj oho, można wszędzie dojechać. Powoli, pierwszy dzień. Mam nadzieję, że nas słychać. Tak, o ten coś tam. Z butem coś tam. Z Radomia, ci co tak są, to tak mają. No. To był długi dzień. Męczący dzień przy Teatrze Narodowym. Ale on jest piękny, a wygląda tak. Naprawdę, niesamowici ludzie, niesamowite. Tu jest wszystko inne. To dopiero pierwszy dzień, to... Nie znamy takiego życia. Opa, pasek nam wygląda. O, no cóż. Idziemy dalej, no. Idziemy coś zjeść. Nie ma jedzenia. Już zbieram szlugi. Kochani, przygotujcie się, to tutaj jest naprawdę mega ostre. Nawet rzeczy, które są słodko kwaśne, i tak są ostrawe. I tak lubi, to spoko. Ogólnie porozumiewanie się tutaj w języku angielskim, zapomnij. Wszystko idzie na migi. Najlepszy jest ryż. Ze słownikami, palcem. Źle. Żlemy sobie? Tak, kości. Właśnie. Cały kości. Jak dobrze, że zbliżamy się do hotelu, bo jesteśmy po prostu padnięci. To był długi, długi dzień. Nie mam siły! Słychać. No. Nie mam siły! Klapniemy twarzką w poduszkę i koniec. Wyłączamy się, był to kolejny długi dzień. Trzeba wstać znowu bardzo, bardzo rano, żeby dostać się na interesującą atrakcję, ale o tym już jutro. Kolejny dzień rozpoczynamy. W ogóle w pędzie, metrem, 15 przystanków, 20 linii, dajcie spokój, tyle ludzi. Przybraliśmy się na mur, czekamy na pociąg, zrobimy taki lokalny sposób, kolejka jest tutaj. O, przyjechał. Długa bardzo. Pendolino to nasz. W ogóle powiem wam, że naprawdę ludzi jest ogrom. Każdy, czego mogliśmy się spodziewać? Każdy ma swoją własną kulturę zupełnie inną niż my, no. Są mniej kulturalni niż my. Pół godziny ale mamy. Jest śmiesznie i interesujące. Opalimy naprawdę. Się, buju trzeba ten. Do przeżycia. Krem. I'll be holding on.
Kochani, powiem wam, że na świecie jest kilka takich miejsc, gdzie jak na nie wchodzisz, to po prostu ci od razu drze za serce. Jakiś mur taki, że jesteś tutaj. Zwykły, ale wrażenie robi. Ma to ogrom. Trochę lat i powiem wam, że no warto to sobie w życiu odhaczyć, tak jak zobacz inne piękne miejsca, więc polecamy. W ogóle pogoda jest piękna. Shadow breathing mask in my mouth. Last will be first and the first will be last. Oh God. Oh God. Oh, the shit didn't really work out. No, I know what the motherfucking fuss is about and I'm out. To nie żart, to jest naprawdę tak potwornie stromo, że nie wiem jak to budowali, nie wiem jak tu chodzili. O Boż. A tu wchodzą osoby starsze, osoby tęższe, radzą sobie jakoś, no. Bo dla muru chińskiego zrobisz, kurde, wszystko. Kochani, wsiadając tutaj do pociągu, nie musicie się o nic martwić, o wodę, o napoje, o jedzenie. Mają nawet ichnie piwka jakieś takie. O, więc 3 zł. Możecie po prostu przyjechać na pociąg i już za grosze kupować na miejscu. Bez czyli jesteśmy. Żadnego stresu. Jednak będąc tam może to tak się wydaje, że to tam jest niby w miarę płasko, albo troszeczkę wzniesienie, ale to jest... Co się wydaje? Nie się wydaje. No nie wiem, jak ja oglądałem filmy, to mi się nie wiedziałem, że to jest tak, że będę musiał iść pionowo w górę, albo schodzić pionowo w górę. Pokazywałem tylko najprostsze, ty wiesz, takie... Płaskie momenty. Wracamy do Pekinu.